Dzień dobry. My tu przyszliśmy, żeby poszukać grodziska. W Kozie już wiemy, gdzie ona jest. Dlatego już tam prawie jest i my tutaj będziemy... I my tutaj robimy coś takiego. Dla was specjalnie nagrywamy film. A dlaczego akurat tutaj? A dlatego tutaj, że... bo tutaj kiedyś było grodzisko Słowianów. Słowianów, Wikingów, bo tutaj Słowianie przypływali i trochę pomagali budować łodzie. I Wikingowie tutaj wtedy właśnie poszedł tam gdzieś, gdzie schował za drzewami. To tam było kiedyś grodzisko, ale bardzo dawno temu. 1000 lat temu. 1000 lat temu. A co to jest grodzisko? Powiedz jeszcze. Grodzisko to jest taki ten... To jest taki... takie miejsce, gdzie naszych starszych to tam kiedyś było grodzisko. Ale tam było tak bardzo dawno. Tam było grodzisko, w którym mieszkali ludzie. A tu jest... Tutaj były takie ściany. No nasz tylko grało. Taki płot drewniany, który tworzył funkcję, żeby na nich tak nie mogli się tam przedostać. A kto nie mógł się przedostać? Wrogowie, Wikingi. Słowian chyba bardziej, Słowian. Bo to słowiański gród. Gród takich Wikingów jest w Wolinie i się nazywał Jomsborg. To by wasz Jakbyś miała cztery nogi, to też by ci szło tak łatwo. No dobra, to ja ci trochę pomogę. Gdzie jest taki okrutny mur, tylko że drewna i piąty. Tutaj się mówię, bardzo ciężko się wpinali do roboty. Ciężko się wpinali. A na dodatek tutaj jeszcze był taki drewniany płot. I tutaj na środku były domy. Takie drewniane domy. No wikingi, ale nie takie same dokładnie. Ale tutaj był taki głów. Tutaj jak się to święto nazywa? Jaregod. Zima to córka zima. A zima to jest nasza. I tak to uczono, jak odchodziła zima, a przychodziła wiosna, to tak to uczono, że zima wrzucona do domu. No? A co robiły panny, jak chciały wyjść za mąż? No i rzucaj marzannę. Niech przychodzi wiosna.